bardzo wyjątkowego powodu. Mianowicie dwie instytucje, Equilis oraz Acteum Group, stworzyły miejsce, w którym właśnie się znajdujemy, czyli Galerię Andrychów. 24 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, 31 sklepów i 200 tysięcy potencjalnych klientów w zasięgu miejsca, w którym się znajdujemy. To wyjątkowe miejsce na mapie nie tylko Andrychowa, ale całej Polski, dlatego że jest to, a w zasadzie będzie, bo dopiero za sekundę otworzymy oficjalnie to miejsce, będzie to największy park handlowy otwarty w tym roku. A więc zgodzicie się Państwo ze mną, że wydarzenie, na którym się znajdujemy, jest podniosłe także nie tylko dla regionu Andrychowa, ale także dla całej Polski. Drodzy Państwo, ja już wczoraj, przyjeżdżając do Andrychowa, słyszałem w hotelu, że całe miasto żyje tym otwarciem, bo pani w recepcji poinformowała mnie, żebym wyjechał wcześniej, bo prawdopodobnie przed galerią będą ustawiały się kolejki samochodów, co potwierdzało moje przybycie tutaj godzinę temu, bo przed niektórymi sklepami już teraz ustawiają się kolejki. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jest to wyjątkowy dla nas moment. Tak naprawdę projekt tego typu to ciężka praca naszego zespołu, Equilis i Acteum, kolejna udana współpraca, około 3 lat. Zespołu, który jest tutaj na obiekcie, firm takich jak Dekra, Karmar, innych podwykonawców, jest to co najmniej 12 miesięcy ciężkiej, codziennej pracy. Wszystkie te osoby miały codziennie w głowie to, by nastąpił dzisiaj ten moment, który przeważnie jest fantastycznym oczekiwaniem na reakcję wszystkich Państwa. I na to właśnie liczymy. Mamy nadzieję, że ten projekt, do którego przyłożyliśmy bardzo dużo starań, spodoba się Państwu, będzie wyjątkowym miejscem, nie tylko miejscem zakupów, ale również miejscem integracji lokalnego społeczeństwa, mieszkańców nie tylko Andrychowa, ale i regionu. I mamy nadzieję, że stworzymy miejsce, w którym będą Państwo spędzać wyśmienicie wolny czas. Obiekt w całej krasie będzie możliwy do podziwiania tak naprawdę na wiosnę, bo w tym momencie w dalszym ciągu część prac trwa. I będą Państwo mogli podziwiać takie wyjątkowe elementy małej architektury, elementy edukacyjne, które będziemy przemycać i będzie można podziwiać w poszczególnych strefach tego obiektu. Mamy nadzieję, że będą Państwo cieszyć się przestrzeniami wspólnymi, małą architekturą, elementami nietypowymi dla projektów tego typu, parków handlowych. Stąd też wyjątkowy projekt w wyjątkowym miejscu, specjalnie dla Państwa. I specjalnie dla Państwa stworzyliśmy również, tak jak chcieliśmy, by ten projekt nie kojarzył się tylko i wyłącznie z ciężką pracą, tak jak dla nas do tej pory, ale również z przyjemnościami. Takie elementy jak na przykład maskotka centrum, jest to Ryś Andryś, logo czy też właśnie elementy identyfikacji dla tego obiektu. Przypomnę jeszcze, że logo, tak jak cały projekt, jest stworzony z małych, drobnych elementów, które tworzą wielką całość. Jest kolorowe, różnorodne, tak jak nasza oferta i nasza oferta, którą stworzyliśmy specjalnie dla Państwa. Witam Państwa serdecznie. Mówiąc po Monice, to niedużo można powiedzieć o samym centrum, bo Monika bardzo ładnie je opisała, ale może zacznę od tego, że serdecznie witam przedstawicieli władz lokalnych. Witam serdecznie pana burmistrza Tomasza Żaka, pana wiceburmistrza Osztyla, panią wiceprzewodniczącą Rady Miasta. Witamy Was tutaj Państwo bardzo serdecznie, bo przyjęliście nas na swoją ziemię i bardzo za to dziękujemy. Ten cały proces, który był od momentu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do momentu tutaj otwarcia, odbywał się przy bardzo dobrej współpracy z Państwem. Ta współpraca była wymagająca,
dlatego że mamy zobowiązania wzajemne odnośnie infrastruktury, które wykonujemy i wykonywać dalej będziemy, ale za tą rzeczową współpracę bardzo Państwu dziękuję. Chciałem bardzo przywitać i podziękować tutaj firmom, które się, tak jak Monika mówiła, przyczyniły do tego, że ten budynek mógł powstać. To jest firmie Karma, która jest generalnym wykonawcą i wszystkim ich podwykonawcą. Dziękuję bardzo naszemu głównemu architektowi, NC Architekci. Dziękuję firmie Tekrze, która nadzorowała ten proces. Bardzo dziękuję mojemu zespołowi, kolegom, którzy zajmowali się komercjalizacją tego obiektu. Ten obiekt na dzisiaj jest 100% wynajęty, nie ma ani jednego wolnego lokalu. I Darek, Tomek i Mariusz zrobili wspaniałą robotę, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję moim chłopakom, project managerom, to jest Leszkowi i Grzegorzowi. Bardzo dziękuję dziewczynom od koordynacji najmu. A serdecznie witam firmę MVGM, która ten obiekt przejmuje i będzie nim teraz zarządzać. Także nie jestem w stanie wymienić wszystkich osób i firm, które się przyczyniły do tego, że to zostało otwarte, ale bardzo za to dziękuję i wszystkim z osobna i wszystkim. Jest to także miejsce, które zmienia lokalną społeczność pod kątem miejsc pracy. Wiem też, że lokalna infrastruktura, mianowicie remont jednej z dróg, jest tutaj realizowany ze względu na tą właśnie instytucję. I nie ma lepszej osoby, myślę, która mogłaby o tym opowiedzieć, niż pan Tomasz Żak, burmistrz Andrychowa, którego serdecznie chciałbym zaprosić na tą scenę. Chciałem przywitać Państwa bardzo serdecznie. No, nie powiem, że długo czekaliśmy na tę inwestycję, chociaż jest to prawda. Jeszcze kilka lat temu była to działka, na której stały niedokończone fragmenty tak naprawdę zakładu produkcyjnego, który tutaj w latach bodajże 90. miał rozpocząć swoją działalność. I kiedy dowiedzieliśmy się, że jest firma zainteresowana zbudowaniem czegoś konkretnego na tej działce, to nie ukrywam, ucieszyliśmy się. Ale cieszymy się również z tego powodu, że tego typu obiekt, bardzo nowoczesny, bardzo ładny w swoim wyglądzie, zmienia tak naprawdę przestrzeń naszego miasta. Już mogę powiedzieć, że jeżeli zostanie skończony do końca, będzie na pewno wizytówką przy wjeździe do Centrum Andrychowa. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. To jest taki moment dla firmy budowlanej, gdy otrzymuje się pozwolenie na użytkowanie, gdzie po długim okresie stresu i niełatwych wyzwań jest taka chwila ulgi. Wczoraj zapytałam moim zespół, jak się czują. Nie potrafili powiedzieć. Myślę, że ten stres jeszcze nas tutaj trzyma. Łatwe projekty tworzą, nie chciałabym powiedzieć łatwych ludzi, ale trudne czasy budują silnych ludzi. Myślę, że realizacja tego projektu przypadła na okres wyjątkowo trudny. Ja myślę, że przez moje 17 lat bycia w branży i różne turbulencje, dawno nie mierzyliśmy się z takimi wyzwaniami. Chciałabym podziękować inwestorom, bo ładne jest to hasło Equilis, prawda? Building happy stories. Mam nadzieję, że to będzie happy story. Na pewno każdy z nas tutaj zostawił trochę siebie i dużo serca. Swojemu zespołowi bardzo dziękuję za to, że jesteśmy w tym razem. Inwestorom, Tobie Tomku, Tobie Moniko, naprawdę dziękuję, bo tak jak powiedziałam, w trudnych czasach łatwo jest się zmierzyć i nie dać rady, a tutaj dziękujemy Wam też za tą cierpliwość. Ten projekt jest budowany przez ludzi dla ludzi i naprawdę nasi partnerzy, podwykonawcy, którzy z nami byli tutaj, zostawili znów, powiem to jeszcze raz, kawałek na siebie. Na scenę będziesz miał honorowe miejsce, żeby znaleźć się tutaj podczas bardzo wyjątkowej chwili, drodzy Państwo, dlatego że ja teraz chciałbym na scenę zaprosić wszystkich z Państwa, którzy przed sekundą zabierali głos, czyli zaproszę Panią Monikę Woźniak-Zawioła, Pana Tomasza Szewczyka, Pana Tomasza Żaka oraz Panią Joannę Makowiecką-Gaca. Szanowni Państwo, zapraszam i poproszę Państwa o przecięcie oficjalnej wstęgi. Rysiu, Andrysiu, zapraszam Cię tutaj też z tyłu, żebyś stał, a będzie to też chwila dla fotoreporterów, żeby mogli zrobić zdjęcia. Drodzy Państwo, zaprosiłbym jednak z tamtej strony, żeby fotoreporterzy mogli
sfotografować ten doniosły moment. Rysiu, Andrysiu, nie chowaj się. Poproszę, żeby Państwo razem podeszli i może sekundę potrzymali, żeby każdy z fotoreporterów mógł uchwycić ten moment i może na 3, 2, 1. Przecinamy, drodzy Państwo, i oficjalnie Galeria Andrychów została otwarta. Wielkie brawa, Szanowni Państwo, poproszę gratulacje. Jeszcze raz wielkie podziękowania. Galeria Andrychów oficjalnie otwarta.